Koszalin każdego lata czeka na koncert muzyki cerkiewnej, bo organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Organowego co roku takowy zapewniają. Nie inaczej było i teraz. Zapraszam więc dzisiaj do posłuchania rozmowy z Łukaszem Hajduczenią, śpiewakiem i badaczem muzyki prawosławia oraz fragmentów jego występu w koszalińskiej katedrze, w którym towarzyszyli mu muzycy z zespołu Katapetazma. Byliśmy również z kamerą w Bałtyckiej Galerii Sztuki na otwarciu wystawy prac Andrzeja Szoki. Dla mamy. Taki tytuł nosi wystawa otwarta 12 sierpnia w Bałtyckiej Galerii Sztuki przy Centrum Kultury 105. Skupia najnowsze rysunki, akwarele, gwasze i obrazy olejne koszalińskiego artysty plastyka Andrzeja Szoki. Do gości tej ekspozycji, która będzie otwarta do 29 sierpnia, autor kieruje następujące słowa. Wszystkie prace są zadedykowane mojej zmarłej w kwietniu mamie za wszystko, co dla mnie zrobiła. W treści obrazów będzie portret, natura, pejzaż, martwa natura. Oprócz moich prac zostaną zaprezentowane prace moich uczniów, którzy są studentami renomowanych uczelni artystycznych. Osoby te również wykonały obrazy przeznaczone dla swojej mamy. Katapetazma to nazwa, jaką obrał sobie męski zespół muzyki cerkiewnej z Warszawy. Pochodzi ona od greckiego terminu określającego zasłonę oddzielającą ołtarzową część świątyni od pozostałych. Liturgiczna rola zasłony polega na udostępnianiu najbardziej tajemniczego i świętego miejsca w centralnych momentach nabożeństw. Zespół Katapetazma analogicznie istnieje po to, by odkrywać esencję piękna zawartego na przestrzeni całej historii muzyki cerkiewnej. Szczególnie ważny repertuar w działalności zespołu to utwory, których konstrukcja muzyczna pochodzi z najstarszych tradycji śpiewu cerkiewnego, takich jak bizantyjska, staroruska czy gruzińska. Glasses me podobie Отче Богомудрий Ануфрие, Отче Богомудрий Ануфрие, Красночный и дневный вам, Красночный и дневный вам, Надеждою будущих преподобни получи. Na
Na czele katapetazmy stoi Łukasz Hajduczenia, absolwent prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie, Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydziału Wokalnego Guildhall School of Music and Drama w Londynie, doktorant Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, badacz dawnej muzyki cerkiewnej, solista warszawskiej opery kameralnej, laureat międzynarodowych konkursów wokalnych w Nowym Sączu, Moskwie, Łodzi, Katowicach i Barcelonie. Zespół Katapetazma działa na co dzień w Warszawie i Warszawa jest takim miejscem centralnym naszych zbiórek, bo oczywiście osoby, które śpiewają w zespole Katapetazma są z różnych miejsc, ale stacjonują i uczą się w Warszawie albo pracują w Warszawie, więc jest to taki punkt zbiorczy. Koledzy są śpiewakami cerkiewnymi, koledzy są czasami studentami teologii, czasami wykładowcami teologii i filozofii. Pracują w bardzo różnych dziedzinach, są również wśród nas muzycy, instrumentaliści, więc to jest takie połączenie, ale połączenie tego doświadczenia, które jest zdobywane głównie podczas prawosławnych nabożeństw. Występujemy w różnych składach, od właśnie takiego kompaktowego, czteroosobowego kwartetu, który też ma jakby swoje osobliwości i swoje wielkie zalety, aż do składu ośmioosobowego lub nawet szerszego. Koszalin co roku bardzo czeka na muzykę cerkiewną w katedrze, natomiast nie przypominam sobie sytuacji, żeby ta muzyka brzmiała w języku polskim, a dziś zabrzmiała. Co to były za utwory, skąd one pochodzą? No właśnie nasz zespół Katapetazma ma troszkę też na celu i postawił sobie takie zadanie za odkrywanie tych przestrzeni muzyki cerkiewnej, które są troszeczkę nieznane. Muzyka cerkiewna w stereotypie to gdzieś daleki wschód albo gdzieś może południe. Natomiast muzyka cerkiewna nie w stereotypie, a w realności to są setki lat kultury prawosławnych w Rzeczpospolitej, którzy tutaj mieszkali, którzy to wspólne państwo tworzyli, którzy wstrzykiwali te najcenniejsze wartości kulturowe do całego kolorytu Rzeczpospolitej. No i my właśnie odnajdujemy takie perełki, jak chociażby Bogołasnik z Poczajewa, gdzie są również pieśni w języku polskim, bo to była wspólna kultura i język również się przeplatał. Lord, for you.
Zawsze problemem jest, gdy wiara przychodzi do poziomu politycznego i gdy to się staje problem polityczny. Natomiast to, co jest wyznacznikiem prawdziwego Kościoła, to zawsze jest liturgia. I niezależnie od tego, co się działo w wierchuszce sporów politycznych, które oczywiście zakończyły się pełnym fiaskiem, to jednak ludzie utrzymywali swoją wiarę i oni utrzymywali ją właśnie przez liturgię, przez tą liturgię, która nie była związana z polityką, a była związana z miejscem, gdzie mieszkają. No i do dzisiaj właśnie prawosławni od tych ludzi ją przechowują. My jesteśmy potomkami tych wszystkich burzliwych dziejów, aż od Cyryla i Metodego poprzez wiek XVI, kiedy to budowaliśmy gotyckie cerkwie, tak jak tutaj na Pomorzu mamy bardzo dużo gotyku. Ja jestem sam z Torunia w ogóle, więc to jest też dla mnie bliskie, ale paradoks jest taki, że na wschodzie właśnie są te gotyckie cerkwie XVI-wieczne, jak w Supraślu chociażby. Tak też poprzez późniejsze okresy próby unifikacji Kościoła, która, jak wiadomo, okazała się nieudana. Przechodzimy już do naszych czasów, które są czasami, w których możemy, że tak powiem, spojrzeć na to bardziej obiektywnie i wycisnąć z tego całego trudu ten sok, który jest najcenniejszy. Bardzo zależy na tym, żeby jak najwięcej odnajdywać właśnie takich osobliwości, które pochodzą od naszych przodków, od tych wszystkich, którzy nas uczyli śpiewać i w zasadzie odbywa się to na takiej przestrzeni bardzo daleko w głąb historycznej. Oczywiście odszukujemy nuty, jeździmy po archiwach, jest cały zbiór jeszcze nie zaśpiewanych irmologionów, które funkcjonowały w praktycznie wszystkich parafialnych ośrodkach wschodniego chrześcijaństwa w Polsce, a to jest muzyka najbardziej prawosławna, jeszcze pochodząca praktycznie z Bizancjum.
Można powiedzieć, tych odkryć to wam swobodnie wystarczy do emerytur jeszcze bardzo dalekich. Tak, ja czasami tak mówię, że te zadania i pasje, a w zasadzie miłość, to jest kwestia do końca życia. I tak jak to bywa z miłością, to jest po prostu pasja, niezależnie od tego, czy na to są środki, czy na to nie ma środków, ta pasja istnieje i na pewno będzie istniała. Wieliczy dusza moja Gospoda i was radowa się duch mój, o Boże spasie moje. Przez niego cherubimi sławniejszymi sprawnie mi jest Слава рушую, слушаю Богородицу ця величає. Яко пристрена смирення раби своєя, сєго отныне ублажат мя всі роди. Яко же глагола к отцем нашим.